Zmarł stalinowski sędzia Stefan Michnik jest odpowiedzialny za śmierć wielu niewinnych ludzi, którym wydał bezprawne wyroki w komunistycznych sądach. Stefan Michnik po zakończeniu II wojny światowej był sędzią Wojskowego Rejonowego Sądu w Warszawie. Skazywał na śmierć lub lata więzienia żołnierzy podziemia niepodległościowego, ale także duchownych i działaczy organizacji konspiracyjnych. Śledztwo w jego sprawie prowadzi IPN. Rok temu w marcu materiał zgromadzony przeciwko Michnikowi był na tyle obszerny, że można było mu postawić 93 zarzuty odpowiedzialności za komunistyczne zbrodnie, które popełnił w latach 1952-1953. Czyny, jakich się dopuścił, mają znamiona zbrodni przeciwko ludzkości i były zakazane wówczas prawem międzynarodowym. W 2019 roku Michnik miał zostać aresztowany. Został wydany nawet europejski nakaz aresztowania. Jednak sąd w Szwecji, gdzie oskarżony mieszkał, orzekł, że czyny zarzucone oskarżonemu uległy przedawnieniu i do aresztowania nie doszło. Michnik przez lata działał na szkodę państwa polskiego. Podczas orzekania wyroków nie kierował się obiektywizmem, a ideologią, zaznaczali prokuratorzy IPN. O śmierci byłego stalinowskiego sędziego poinformował jego brat, Adam Michnik, redaktor naczelny Gazety Wyborczej. Stefan Michnik miał 91 lat.